W 1970 roku Mini miały już 11 lat i była to trzecia generacja tego modelu. Najpierw nazwana jako Mini Morris Minor oraz Austin 7, później jako Austin Mini oraz Morris Mini i ostatecznie w 1969 roku model ten nazywał się Mini. Jak już mówiłem, w 1970 roku Mini miało 11 lat. Znowu auto Bianchi A112 to był totalny świeżak, bo w 70 roku obchodził dopiero swoje pierwsze urodziny. I model ten praktycznie pod każdym względem był lepszy od Mini, ale Mini miało coś więcej. Miało charakter. Mini wygrało trzykrotnie rajd Monte Carlo i miało sportową odmianę Cooper, przygotowaną przez Johna Coopera. No ale Fiat także miał kogoś, kto potrafi wyciągnąć charakter z ich samochodów i był to Carlo Abarth, który wziął na swój warsztat model A112 i przygotował ekstremalną wersję. I co z tego wynikło? Zaraz się przekonasz, bo czas na poszukiwania największego małego kozaka segmentu B, czyli największego małego gladiatora. Jestem Grzegorz, to jest kanał Moto z innej perspektywy, a Ty właśnie oglądasz serial Mali Gladiatorzy, gdzie szukamy najmocniejszych hot hatchy segmentu B i jesteśmy w 1970 roku. I zaczniemy od bohatera, który nie kwalifikuje się do naszych zawodów, a to przez to, że nie jest to hatchback, bo bagażnik w Mini otwiera się w ten sposób, czyli bez szyby. Tym samym ten samochód nie jest hatchbackiem i nie może być hot hatchem. No ale to Mini wprowadziło do świata małych samochodów przedni napęd i silnik umieszczony z przodu. Mini także miało odmianę hot, czyli wersję Cooper, więc dlatego ten samochód w tym odcinku będzie nam służył jako punkt odniesienia. Dodatkowo, kiedy ten model pojawił się we Włoszech jako Innocenti Mini, to Fiat dostał impulsu, aby przygotować nowy samochód dla ludu, który będzie następcą Fiata 600 czy 850, ale będzie mieć podobną konstrukcję do Mini, czyli napęd naprzód i silnik z przodu. Więc w 1965 roku odpalili projekt X12, który ostatecznie stał się Fiatem 127, ale zanim zaoferowali Fiata, to nową technologię wypuścili pod brandem Auto Bianchi. Dokładnie był to model A112, który miał mieć elegancki sznyt, dlatego masz tutaj wiele chromowych dodatków, są białe kierunkowskazy, stylowe koła, a we wnętrzu także elegancki klimat. Dodatkowo jest w aucie w pełni niezależne zawieszenie, tarcze z przodu, a pod maską silnik z modelu Fiat 850 Coupé. A jest to czterocylindrowa rzędówka z rozrządem OHV, ma 903 cm3 pojemności i w przypadku Auto Bianchi było to 44 konie. I to było mało w oczach Carlo Abartha, który przygotował prototyp sportowej wersji i on postanowił pójść na grubo, to znaczy zrobić słapa. Wyciągnął silnik z modelu 127, ale co ciekawe, nie z cywilnej wersji, tylko rajdowej, gdzie miałeś około 107 koni i włożył do A112, tym samym stworzył prawdziwego potwora. Przypominam, że mamy rok 1970, Golf nawet nie pojawił się jeszcze w głowach konstruktorów, a tym bardziej odmiana GTI, która pojawiła się w 76 roku i ten samochód jest większy, cięższy i miał praktycznie tyle samo koni, co projekt Carlo Abartha. Więc ten samochód to był prawdziwy dzikus i niestety za takiego uznał go także Fiat. Uznali, że ciężko się prowadzi i nie pomógł nawet szerszy rozstaw kół. I jeszcze raz przypomnę, jest rok 1970, więc przedni napęd i 107 koni to było szaleństwo. Więc Fiat nie zgodził się na produkcję tego modelu, dlatego do rywalizacji z Mini musi stanąć zwykła wersja A112. Z tym, że jeśli chodzi o Mini, to weźmiemy pod uwagę dwa modele. Jeden to Innocenti Mini Cooper i ten opierał się na drugiej generacji Mini, więc miał słabszy silnik, znowu brytyjski Mini Cooper S. To już tak zwana trzecia generacja i tutaj był większy i mocniejszy silnik, więc sprawdźmy, który z nich okazał się najbardziej hot w 1970 roku. To znaczy czas poznać naszą punktację, którą będziemy stosować w tym programie i jest jedyna w swoim rodzaju. Jest jak ten kanał, z innej perspektywy. Nasz system składa się z 5 parametrów, za które dany samochód będzie zbierał punkty. Ale także te punkty będą mu odbierane i ocenę zacznijmy od postury. A za posturę u naszych gladiatorów odpowiadają cylindry. Im więcej, to lepsza postura i tak. Auto Bianchi ma 4 cylindry, więc dostaje 4 punkty. Innocenti, jak i Mini, także mają 4 cylindry i także dostają 4 punkty. I jak możesz się domyślać, za każdy cylinder jest 1 punkt. Tutaj nie trzeba chyba dalszych wyjaśnień, więc oceńmy muskulaturę naszych bohaterów, a za muskulaturę odpowiada pojemność silnika i w tym przypadku punkty dodajemy w ten sposób. Auto Bianchi ma 903 cm3 pojemności, więc dostaje 0,903 punktu.
Innocenti ma 998 cm sześciennych pojemności, więc dostaje 0,998 punkta. Znowu Mini ma ponad litr pojemności, więc dostaje 1,275 punktów. Myślę, że tutaj także nie trzeba dodatkowych wyjaśnień. Teraz czas na najważniejszy parametr naszych bohaterów, a jest to siła. A siła w samochodzie to moc. I to najważniejszy parametr, bo moc sprawia, że auto ma energię. I tutaj da się zdobyć sporo punktów. I tak to wygląda. Auto Bianchi ma 44 PS, więc dostaje 4,4 punktu. Innocenti ma 60 koni, więc dostaje 6 punktów. Znowu Mini Cooper ma 77 PS, więc ma aż 7,7 punktu. Czyli aż 3,3 więcej niż A112. I tak jak mówiłem, to najważniejszy parametr naszych bohaterów i tutaj da się zdobyć najwięcej punktów. No ale to nie wszystko, bo można zdobyć ekstra punkty za dynamikę, a za parametr dynamiki w silnikach odpowiada moment obrotowy, bo im większy, to auto żwawsze, dynamiczniejsze. Ale w tym przypadku nie dajemy tak dużo punktów jak za moc. I tak. Auto Bianchi ma 62 Nm momentu obrotowego, więc zostaje 0,62 punktu. Innocenti ma 84 Nm, więc zostaje 0,84 punktu. Znowu Mini ma 108, więc zostaje 1,08 punktu. I wiem, co Ci chodzi po głowie. Dlaczego przy momencie obrotowym nie oceniamy tak samo jak przy mocy? Już tłumaczę. Bo jeśli bym zastosował system punktacji jak w przypadku mocy, czyli za 62 Nm byłoby 6,2 punktu, a nie 0,62, to by to totalnie wypaczyło punktację. I dam Ci idealny przykład. To jest Golf 5. generacji, czyli auto segmentu C. I wybrałem go, bo ten Golf miał wersję GTI oraz GT w dieslu. I GT TDI ma 170 koni, a GTI 200. Ale GT ma wyższy moment obrotowy, 350 Nm, a GTI tylko 280. Ale jeśli chodzi o przyspieszenie, prędkość maksymalną, czy nawet elastyczność, GTI jest po prostu lepszy. Tylko że przy takiej punktacji GT TDI byłoby wyżej, co by nie odzwierciedlało stanu faktycznego. Więc jeśli zastosujemy pierwszą punktację, to GT TDI dostanie bonus w przypadku wyższego momentu obrotowego, ale nie przeskoczy w ogólnej punktacji GTI. Bo w rzeczywistości nie jest od niego szybszy. Dlatego jest taki system oceny za moment obrotowy. Ale tutaj nie kończymy, bo dodajemy jeszcze punkty za entuzjazm. A entuzjasta to osoba pełna energii i chęci do działania. I jeśli mielibyśmy to przenieść na jednostkę napędową, to będą to obroty silnika. Im wyżej silnik się kręci, tym więcej entuzjazmu i radości. I wszystkie modele uzyskują swoją maksymalną moc przy 6000 obrotów na minutę i dlatego dostają 6 punktów. Jeśli byłoby to 6500 obrotów na minutę, to byłoby 6,5 punktu. I myślę, że to także jest jasne. A i nie oceniam, jak wysoko silnik się kręci, tylko jak wysoko uzyskuje swoją maksymalną wartość. Bo często jest tak, że po przekroczeniu progu maksymalnej mocy, moc spada, co jest nieefektywne. I weźmy model Mini Cooper S. Jego silnik kręci się do 6500 obrotów na minutę, ale po przekroczeniu 6000 moc spada i przy odcinie ma 69 koni, czyli około 12% mniej, więc nie opłaca się go tak wysoko kręcić, bo to nieefektywne. Dlatego punkty dodaję za to, jak wysoko dany silnik uzyskuje swoją maksymalną moc, a nie jak wysoko się kręci. I to było na tyle, jeśli chodzi o zbieranie punktów, bo teraz czas ich trochę zabrać. To znaczy parametr silnika to jedno, ale także mega ważne jest to, gdzie ten silnik jest włożony. To znaczy z jaką masą musi się zmagać. I logiczne jest, że im lżejsze auto, tym zwinniejsze. Więc im mniej waży, tym mniej punktów straci. Czyli najlżejszy jest auto Bianchi, więc za całość odejmiemy mu 6,55 punktu. Znowu najcięższy jest Mini, więc traci aż 6,92 punktu. I myślę, że tutaj także punktacja jest jasna, czyli im lżejsze auto, tym mniej odbiera mu się punktów. I tak wygląda nasza punktacja, która ma nam wyłonić króla hot hatchy z segmentu B. I tak na szybko pokażę jeszcze raz cały ten system. Bohaterowie punkty zbierają za posturę, to są cylindry, muskulaturę, czyli za pojemność silnika, potem siła, czyli moc auta, następnie dynamika, to moment obrotowy i za entuzjazm, czyli za to, jak wysoko silnik osiąga maksymalną moc. No i na końcu z całości odejmujemy punkty za masę samochodu, bo im lżejszy, tym zwinniejszy. No i całość zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku i wyłania nam się król gladiatorów. I z naszej punktacji wynika, że Mini Cooper S jest największym kozakiem 1970 roku, potem Innocenti, a na samym końcu dopiero Auto Bianchi. Ale A112 to jedyny kompakt, więc tylko on będzie na liście, jeśli chodzi o rok 1970. I wiem, że to nie jest hot hatch, ale to przecież dopiero początek naszej zabawy. To dopiero pierwszy rok, bo już w 1971 roku
pojawi się Fiat 127, ale także seryjna wersja auto Bianchi A112 Abarth. Więc dopiero się rozkręcamy. Dlatego kliknij suba, bo to dopiero początek emocji. Daj także znać, co myślisz o naszej punktacji. Dziękujemy także wszystkim wspierającym nasz kanał i pamiętaj, życie jest za krótkie, by nie wiedzieć, kto jest największym małym gladiatorem.